punkt na ziemi wyznaczyli razem. Było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida marzeń, pomyślał ktoś, a potem ciszę przeciął krzyk. Wybudujemy wieżę, 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 wieżę. O, choć różne słowa, różny kolor skór, byle się tylko znaleźć w pozaziemskiej sferze. Gdzie szczyty gór, gdzie pośród chmur można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć. Schody do raju, Kain chciał tam być i bezimienni konstruktorzy wieży Babel. Żyjemy teraz w różnych stronach ziemi. Swój środek świata już gdzie indziej każdy ma. Lecz wieża Babel zawsze jest marzeniem. Wysoka tak, że w naszych snach dotyka gwiazd. Wybudujemy wieżę, 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 wieżę. Choć różne słowa, różny kolor skór, byle się tylko znaleźć w pozaziemskiej sferze. Gdzie szczyty gór, gdzie pośród chmur można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć. Schody do raju, Kain chciał tam być i Abel. Ludzie bez krajów, bezimienni konstruktorzy wieży Babel. Jak nomadowie bez krajów i korzeni, szukamy ciebie w katakumbach wielkich miast. Tam wieży Babel odnajdziemy ciebie. W podziemiach metra potrafimy dotknąć gwiazd. Wybudujemy wieżę, 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 wieżę. Wzór, bo oblicza nie zawsze.
Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Kozielski, reżyser studia Akantus i Sylwia Banasik. Hej. To był utwór Wieża Babel z musicalu Metro, finał piątego sezonu naszego finał, kanału. Finał był właśnie dla nas taką wieżą. Piosenka po piosence budowaliśmy naszą wieżę i oto ona. Bardzo długo prosiliście o ten utwór, już dawno pojawiały się propozycje, żebyśmy nagrali go i bardzo chcieliśmy go zawsze nagrać. Zawsze był problem z podkładem, no aż w końcu stwierdziłem, że basta i udało się zrealizować podkład. Zrealizował go Niko Gajk, także wielkie brawa dla niego, bo zupełnie szanujemy. Na świeżo podszedł do tej piosenki, nie znając wcześniej tej piosenki, bo ona jest w naszej... Bo on jest z zagranicy. Tak, w naszej polskiej kulturze jest zakorzeniona, a on w ogóle nie wiedział, co to za piosenka, musiałem mu wytłumaczyć, o co w niej chodzi, co i jak. No i zrobił ją trochę po swojemu, bardziej współcześnie, w trochę innym stylu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja też. Słuchajcie co, udajemy się na przerwę wakacyjną po piątym sezonie. Jak co roku zakończamy chwilowo działalność, żeby móc odpocząć, naładować baterie, przemyśleć, jak chcemy robić, co i jak w przyszłym sezonie. Dokładnie. Czekamy już na wakacje i też na chwilkę relaksu. Ten rok był dla nas naprawdę bardzo owocny, ale też bardzo pracowity po prostu. Mieliśmy trasę symfoniczną wspaniałą, którą wspominam z rozrzewnieniem. Dwie trasy symfoniczne nawet w tym sezonie były. 18 koncertów na trasie, Sylwester, recitale, bardzo dużo się tego działo z waszą pomocą i dzięki wam. Także dziękujemy. I z wami przede wszystkim. Dziękujemy za ten piękny sezon, za to, że byliście cały czas z nami, że cały czas z nami jesteście. No, przy okazji myślę, że warto ogłosić, że ta przerwa będzie troszkę dłuższa niż poprzednie. Zwykle zaczynaliśmy we wrześniu, w październiku. No teraz już troszkę wchodzimy w inną fazę naszego rozwoju, naszego studia. No i troszkę trzeba co nieco pozamieszać, troszeczkę trzeba pozmieniać, trochę więcej czasu potrzebujemy na to, żeby przegrupować pewne rzeczy, dlatego słuchajcie, w tym roku na pewno nie wrócimy we wrześniu, w październiku. Tak chciałem z góry zaznaczyć, żeby to wszyscy wiedzieli, rozłąka będzie trochę dłuższa, nie wiem ale dokładnie. Ale to z tą rozłąką jest tak, że im bardziej czegoś się wyczekuje, tym czegoś się bardziej pragnie i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami i że będziecie nas pożądać jeszcze bardziej. Tym bardziej my zatęsknimy za tworzeniem, wy zatęsknicie za nami i będzie wszystko dobrze. Jak długo ta przerwa będzie trwać, nie jestem w stanie powiedzieć. Zobaczymy, to się okaże. Ale no musimy sobie przemyśleć, jak ma wyglądać przyszłość Akantusa, w którą stronę ma iść. No bo bardzo dużo się zmieniło przez ten czas, odkąd zaczynaliśmy. Zaczynaliśmy od kilku wyświetleń zaledwie i marząc o tym, żeby występować na wielkich scenach w tym momencie. A tutaj nagle jedno klik i widzi nas tyle ludzi! No, ja już nawet nie wiem ile. 350 tysięcy subskrypcji zebraliśmy na kanale. Dziennie 200 tysięcy wyświetleń. Także są to ogromne liczby. Zagraliśmy na największych scenach muzycznych w Polsce w tym roku. Za co między też... innymi w mojej Romie! Tak, dokładnie. Finał trasy symfonicznej tam się odbył. Zrealizowaliśmy już naprawdę mnóstwo piosenek. I disneyowych, i musicalowych. No i musimy po prostu zastanowić się, dokąd to wszystko zmierza. Co chcemy robić, żeby dalej utrzymać tę jakość. Żeby dalej... Czerpać satysfakcję z tego, co robimy. Żeby robić to z pasją. I być dumnym z siebie, z celów, które osiągamy. Dlatego zostawiamy was z... Myślę, że no, nie jestem w stanie policzyć setką, dwusetką, chyba na już 200 tych utworów było, dwusetką utworów i pięcioma latami naszej pracy, żebyście mogli słuchać, żebyście mogli wracać do nich, słuchać, oglądać, to wszystko jest na YouTubie, także jest dużo materiału do ponownego oglądania, a my robimy sobie przerwę, odpoczywamy i wracamy z podwójną energią za jakiś czas. To, że nie zaczynamy sezonu nagraniowego, wcale nie znaczy, że nie zaczynamy sezonu koncertowego, ponieważ... Będziemy koncertować i będziemy koncertować. Z wami. Nie wyobrażamy sobie mimo wszystko przerwy od występowania, odwydywania się z nami. Także jak najbardziej jakieś recitale zaplanujemy, jakieś inne koncerty może się przydadzą, także mam nadzieję, że będziecie wtedy z nami. Bądźcie z nami! No i z tego miejsca bardzo chciałem podziękować wszystkim naszym widzom, wszystkim wokalistom, wszystkim instrumentalistom, wszystkim realizatorom, reżyserom, operatorom, followersom, reżyserowi, za to, że byli z nami przez ten sezon, bo no, myślę, że dzięki nim, dzięki wysiłkowi tych wszystkich ludzi udało się stworzyć
coś takiego udało się stworzyć kanał Studia Acanthus. Studia Acanthus. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zapiszcie się na subskrypcję, klikając czerwony przycisk poniżej subskrybuj i polubcie nasz fanpage na Facebooku. Link do fanpage'a w opisie. A już chciałem za tydzień wypalić, a po pierwsze było to za wcześnie, po drugie no niestety za tydzień nie będzie piosenki. To już taki odruch Pawłowa, że po prostu samo mi wchodzi, także no ta. Słuchajcie, widzimy się po wakacjach. Będziemy tęsknić. Dziękujemy, dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy, że byliście z nami. Hej! Wskakujesz na rumaka, grzbiet na oślep, nasz nie patrząc, chce ci krzyczysz. Hej! Hej! Przygoda! W galopie machasz rzucącym mieczem. Sztandar trzepocze się na wietrze. Chwisz niebezpieczeństw, krzycząc hej!